Netflix! Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu, zachęcam do używania. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie, współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie, już tyle czasu i co, idziemy na Enebę bez przedłużania, pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź, lol, enter, tu masz... jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. I tu główna strona, możesz coś zobaczyć, tu są polecane dla ciebie trending games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o, co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o, to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co, no, do aktywacji na Steamie, nie, o, God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła. Pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem co ty chcesz widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może... będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować, chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny, a to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać, liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin, może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie, wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was, oglądajcie sobie film dalej. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Dzisiaj bawimy się, śmiże na rewirze, ja ją przeliżę się, ona... Jezus Maria, ej to jest creepy ten chłop. Ja mu cię na chwilę, o, ja nie chcę próbować, że ten też jest creepy. Czemu on to zrobił? Z nudów? Jezus Maria, ty... Ej, to jest creepy ten... Kolego, co zrobić, jak lufa stoi, a pani woła do tablicy? Kolego, idziesz do odpowiedzi i mówisz, że nie ma sensu stawiać drugiej pały. Pozdrawiam. Czekaj, co to jest? Jutro tłusty czwartek, ta? Ale jej najlepsza przyjaciółka nadal nie przestała świętować tego poprzedniego. Ile pączek ma kalorii? Policzmy ile ona je w takim razie. Powiedzmy, że ma 1,60 m i waży 100 kg na oko. Ile taka osoba musi jeść kalorii? Powiedzmy, że je 5000 kalorii, żeby utrzymać masę, tak? 300 kalorii ma pączek. Czyli ona wpieprza około 15 pączków, ponad. Okej. To jest w sumie fajna taka dieta. Piętnaście pączków na godzinę. Hej, bardzo ładnie dziś pachniałaś? A, pachniałeś, okej, okay. Do chłopaka to można wszystko napisać. Ja to testowałem. Śniłeś... Śniłeś mi się, a zarabiałem tam szmalnie, to nie ja.
50 groszy, okej. 2 grosze to jest rare. 2 grosze jest rare ogólnie. Dlatego jest tu tylko jedno. Dwa. Są dwa, bo to jest 2 grosze. No, to powiedziałem od początku 2 grosze. Nocne podjadanie. Są trzy. Trzecie to jest inne. Nocne podjadanie. Dobra. W nocy musi być wódka. Czemu? Bo to jest noc, a on zawsze pije wódkę. Dwie parówki, a na przepitkę Przepraszam, kompocik Bosem. z pikwy. A ty, co dzisiaj jesz? Pozdrawiam, Feliks. Szapoba. Coś tu nie gra. Trzy kilo. 3 kilo. Obstaw, ile to kosztuje. Dokładnie 7,90. To jest cena. Daj link. Nie dam ci linku do wszystkiego. Nie mogę tego zrobić. Przykro mi. Kelner z Ukrainy oszukuje na rachunku, doliczając sobie pieniądze i nie daje paragonu. Wiemy, nie umiemy go oduczyć. Nas też oszukuje? Jezus Maria. Dobra. Przepraszam, hipno, poniosło mnie. Co to w dupę jest? Czemu ta piłeczka tak wolno latała? Dzięki samo za 8 lat. Mam pytanie, pamiętasz, jak ostatnim razem spotkałem cię w restauracji, kiedy oddasz mi portfel? Odeślę ci go, bo tam dowód był. Na adres ci wyślę. Nie ma problemu. Ej! Fajne. Ej, kolego, pokaż kanapki. Ej, kolego, po... Biseks? O nie, dobra. No tak. Jim? McDonald. Ty, on takim skinie się będzie bił teraz w tej walce? Właśnie, kiedy ta walka jest? Ty, da się tak zrobić w Biedronce? Że zhakujesz to i normalnie sobie grasz w Minecrafta? To jest chyba możliwe, nie? Wocen, ale tobie nie wziąłem, tylko Samuanowi. Fajnie, nie trzyma myszki. Bo to dotykowy ekran jest. Hajs, płać, a nie płacisz na ręce. Łokieć na szczękę, potem pizda PMZ. Wyczuła hajs. Here comes number 13, Mr. All coming from the 3-point line right now. Oh shit, that nigga's on fucking time, nigga. So, yeah. And I'm feeling good. Loset. Loset. To jest. Yeah. O! Kurwa, ciszę odpalne! O miłości do mnie mów. Chcę ją spijać z twoich ust. Tortury. Raz próbowałem robić zakupy, a tam na kasie się Windows aktualizuje. I mogłeś klikać? Tam jest dotykowy. Nie no, jest dotykowy, przecież tam się palcem klika. Ja pierdzielę. Co się stało? Jakiś ekspresowy fryzjer. Tady, no faniki tu, tady.
Co to za zupka? Papryczka pływa, wszystko jest jak trzeba. Zdrowo będzie. Polski to mi powie, Emil. Jaki dźwięk wydaje stonoga. Ziobro, kurwa! To mi powie. Просто вот мама готовит курочку, а вот теперь это нож. Вот просто раскладной. Берешь так. Новый скин. Все. Опасное оружие холодное. Да. Просто вот мама готовит курочку. О боже, чему он то сделал? Ty, one czują ból? Te zwierzęta? Co to za zwierzę było? Brak internetu, brak historii, brak mózgu? Pamiętasz filmik gotowania kota? Oni nie gotowali kota na tym filmie. No więc tak, samolot startuje, a jak on ląduje? Instruktor. O kurde, dobra. Nie ląduje. Przyjamy twój. Rozumiesz, że to oglądają dzieci zamiast Dragon Balla, w którym Piccolo bije dzieci? To jest bez sensu. To wszystko w bajce się dzieje. Co on robi? Duża butelka, a tu zwykła? Jakiś cum? Nie, ta też jest zwykła. Czekaj. Co tu się w ogóle stało? Ty, ale czekaj, o co chodzi, że jest napis duża butelka? Ty, nie piłem dawno tego szczocha pieprzonego, tego picia, co tu widzisz. To jest w ogóle syf. To ci napiszę, powiem na szybko. Nie pij tego. To jakieś inne butelki niż kiedyś. Efekt wizualny przez to, że tak naklejona etykieta. Sam jesteś szczoch. Widzisz? Wydało się, czym się codziennie trujesz. Niestety. Preston bully, slide with a body, man hold two from the woody. Siru gangster, niggas know me, man leave two in your hoodie. Preston bully. Pijesz to codziennie, bo nie. Piję to codziennie, bo nie umiem wody. Piję arba codziennie. You okay? I think we have a problem, boss. What happened? O kurwa! You okay? I think we have a problem, boss. What happened? O kurwa! A ty co tak myśli? Okej. Okay. Cześć. Chciałbym taki duży tort napisał. Kiedy oddasz moje pieniądze? Chciałbym taki duży tort napisał. Kiedy oddasz moje pieniądze?
dyskretna wiadomość. Te ataki na PKP to już trochę przesada? Co? Jaki w dupę minotaur. Nie wiem, Dudek, czekaj. Pieprz czarny. Nie, dobra. Dziwny napis, bardzo. Nie czytam go nawet. Zatrzymuję czas, walę wszystkim konia w trakcie walki. Czas wznowiony, wszyscy się spuszczają, nie mogą walczyć, a ja im podrzynam. Nie mogę się im potężyć gardę, jak czas był zatrzymany. Co to w dupa jest? Co się dzieje? Co się... Jezus Maria, co się stało? Brat ma zasady. Okej. Dom SpongeBoba na głowie. Koleżkę popieprzyło delikatnie. Siema, Cruz TV, witam cię. Moja dziewczyna jest pół Koreanką. Mama jej to Koreanka, tata Koreańczyk. Wychodzi na to, że jest całą Koreanką. Nie, nie ma nóg. Okay. Przechytrzył żonkę. Od razu dowieram. Cześć, co to jest? Jestem stary, jak grałem w to. Czekaj, jak ja mam to kliknąć, żeby to włączyć? Gothic RP grałeś? Przecież Gothic RP jest teraz, z tego co widziałem. To nie jesteś stary, masz 10 lat, coś takiego. Jak kota na spacer w dupę. Co to znaczy? Mama rozmawia przez telefon i się skarży. On leży cały dzień, nic nie robi. Zabierzcie go. Ja stary kot. Jezus. I o kim jest mowa? Ty syn rebus taki. Jak w tych reklamach gier mobilnych. Kto jest mordercą? No i no, nie wiadomo, nie wiadomo. Fleszy tu się nazywa. Fleszy. Chyba jak będzie bieg zaraz. Co on nie biega? Co to tyle? Pieprzony w dupę. Nawet ulicę na obiad. Stary jaki zadowolony, że znalazł trik, zowa. Stary zadowolony, że glitcha znalazł. Jesteśmy na weselu naszego przyjaciela, któremu mówiliśmy rzuć. Okej.
Czego tańczysz dalej? Świeros będzie go oglądam. Ty znowu zachęca do gadania o gównie. Typowy polski temat do rozmów, rel? A przynajmniej taki powinien być. Nie słyszałem, bojo. Ty, fajnie. O nie, to jest najsmutniejszy filmik. Przecież co to jest? Czemu oni mu tak robią? Czemu oni mu tak robią? Na razie nie patrzę, ok. Ty, fajne. Nie biją go, ale czemu tak robią? Kiedy na informatyce zamiast wypisać budowę komputera narysowałeś, ok. Zawiesił ci komputer, a paliście, sprawdźcie jak wam poszło. Nie, no. Ale te kompy często się nawieszały, pamiętam. No, mogło się tak wydarzyć serio komuś. To jest, no to jest prawdziwe. Rozdawanie pączków ze środkiem. Ona mi powiedziała, że jest ciekawa, jak nasze dzieci by wyglądały, nie to raczej dzieci będą się zastanawiały, jak ja wyglądam. No tak, to prawda. Raz pisałem na informatyce srala czy co i wyświetlił się taki koleś, co pierdział chmurą gówna. Wszyscy zaczęli się śmiać. Babka przez to zauważyła, miałem lipę. A ten co? Nazywa koleżankę półtynowym czołkiem. No ale... Od teraz, by wyjść na lekcji do toalety, będziecie musieli podnieść rękę i powiedzieć: Skibidi toilet goni mnie. Od teraz, by wyjść na lekcji do toalety, będziecie musieli. To na angielskim podnieść... pewnie, bo tam albo niemieckim. Zawsze wymagali tej formułki w innym języku. W tupę. I teraz na polskim też to wchodzi pewnie, no. Tragedia. Co się stało? Rozwala 5 litrów. Nie! Król lew. Nie! Nie! I tak to zrobił. Ja pie... Co to było? Remake. Jezus Maria. Noga starego w tle. Ty. Czemu żarówka wisi tak luzem? Nie. A, bo iść dopiero wprowadzili. Zobacz, dobra. Narkotyki, narkotyki, amfatrawka i kwasiki. Procentowe łyki, łyki, ale kurwa z nas są dziki. Gibon jara, jara się, dziś melanż buja. Mówi słowa, czy po prostu rusza ustami, jak strzelasz?
Ej, kup mi za 100 zł jakichś syropów na przyczyszczenie. Ja kupię 20 paczek Pringlesów. Wpieprzymy to na plaży, co? Jak my to zjedzą, to będzie. Ty, zadziałałoby to? Czy by zabiło te Załóż mewy? tę jebaną maseczkę. Jak ty mówisz przy dziecku? Mówi się tę, a nie tą. Załóż tę jebaną maseczkę. Jak ty mówisz przy dziecku? Mówi się tę, a nie tą. Załóż tę jebaną maseczkę. Fajno. Jesteście przebrani? Ja za Leona. Jesteście przebrani? Catman. Jest filmik na ety z tymi mewami? Genzi zakładający fake konta, żeby napisać komuś w internecie niebiły komentarz. Okej. Boomerzy z żoną na profilowym podrywający fake kobiety z reklam na Facebooku. Ej, to jest prawdziwe. Ty, są te reklamy dziwne na Facebooku i tam zawsze oni piszą takie komentarze. Zresztą, hej, poznam cię. Tam to jakiś 55-letni chłop z żoną na zdjęciu. Chyba, że to nie jest żona w sumie. No ale i tak, dziwne. Też tak robisz? Hakspet. Pozwól cię za moją rodzinę. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Jaracz Gandzi dał na Golibordę 5 złotych, zoba. Zara, zara. Zara, bo jeszcze jest coś do zobaczenia. Ostatnio kolega mojego ojca pisał do jakiś w komentarzu, to my wysyłamy screenę jakich ma kolegów, a on o moich coś gada. A. No i git. Walka ojca z synem. Klasyczna wojna pokoleń. Nigdy się nie Dzień kończąca. dobry. Nazywam się Gromosław Grzmot, lat 48. Poszukuję kandydatkę na żonę. Jestem kumaty. Umiem gotować ogórkową. Lubię jajka na miękko. Dziękuję. Dzień dobry. Gentleman. Nazywam się Porządny człowiek, Gromosław zadbany. Grzmot, lat 48. Poszukuję. Gromosław Grzmot, jakie on ma potężne imię i nazwisko. Jezus, to jest taki polski Thor. Rozumiesz? Gromosław Grzmot. Jezus Maria. Kandydatkę. Piękny. Prawdziwy Polak. Grzmoć jak piorun? Co tu się dzieje? Coca-Cola glass? Pepsi? Coca-Cola glass? Był taki dzieciak sprężynowy na patyku, jak go dawałeś na samą górę, to tak na pierwszą drewienko, szedł na dół? Czekaj, nie pamiętam takiej zabawki. Oj. Hobby horse. Jezus Maria. Co ma napisane? Jest coś niewidomy, żeby powiedzieć? Tatki ziemniaczane z keczupem i serem żółtym. Będzie wódka w końcu. Żołądkowa gorzka z miętą. Good ending. Dziękuję bardzo, Wesquez. Dziękuję bardzo, 22 lata. Czy ja pamiętam cię? Pamiętam oczywiście, że tak. Każdego widza pamiętam. Ale możesz napisać takie dwa słowa jakby dla dziadka. Nie to, żeby przypomnieć ci coś takiego, czy żeby jakoś ten, tylko
w ramach, jakby to powiedzieć, porządności, żeby pokazać, że jesteś porządnym człowiekiem, który się porządnie umie przedstawić. No i wtedy będzie porządna sprawa. Dziękuję bardzo za 22 lata. Dzięki, dzięki. A ty, co dzisiaj jesz? Pozdrawiam Adę i Antiego. Miłego dnia. Pozdrawiam też. Pokaż mi, co zrobił ci zły wujek. Jest w dupę. Ej, to jest prawdziwa? Kurde. Już się długo szósta rocznica followka. Kupisz mi jakiś prezent? A czy stary chociaż cię bije na urodziny, że się już ileś lat przeżyłeś pieprzony karaluchu? Jeżeli tak, to ja cię też zbiję. W sensie w GTA oczywiście. W GTA to się dzieje. Przepraszam cię, no. Naprawdę. Przepraszam cię, poniosło mnie. Nie no, widzowie, naprawdę mnie poniosło. Napisz temu widzowi, co do niego to powiedziałem. Przepraszam go i ode mnie napisz. Przepraszam, okej? Nie no, kiedy fryzjer? No będzie jak będzie, tak no. Dobra, co to jest? Kurde, to ona? Prosta instrukcja, czy 100% karbon? Najlepiej dać starej do wyprania, jak nie to. Ty, naprawdę są takie opisy, to ma sens. 2,5 godziny siedzę na streamie, a ty mnie nie przywitałeś. Jak to wyjaśnisz? Od 2,5 godziny się na streamie nie przywitałeś mnie. Jak to wyjaśnisz? Posłuchaj, fangoten, jak, czemu cię nie przywitałem od 2,5 godziny? Bo sprawdzałem, czy dasz radę wytrzymać 3 godziny bez napisania mi, że cię jeszcze nie przywitałem. W dupę nie zdałeś testu. Siadaj. Plan A, plan B. Oho, a ten znowu. Jak to? Czaj. Wybacz, widzu, poniosło mnie. Kurde. Co on robi? Dzięki, dzięki. Wojtek Gora dostał swoją własną kartę. W czym? B-sex. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!